Cześć, witajcie. Zielono mi, bowiem zapraszam Was dziś na recenzję zielonej klapeczki od Motorola, chyba najbardziej szałowego smartfonu tego sezonu, który przede wszystkim kusi swym wyglądem, no i zapachem, bo musicie wiedzieć, że kiedy wyjmujemy go z pudełka, to on pachnie. A co znajdziemy w pudełku? Poza samym smartfonem mamy w nim bardzo fajną torebusię. Pokrowiec, który pozwala nam ten telefon nosić na ramieniu czy na szyi. Świetny gadżet, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Bardzo fajny i ciekawy pomysł. W pudełku jest też oczywiście ładowarka, przewód, igła do otwierania gniazda na karty, czyli wszystko to, co niezbędne na start. W sumie jednak zawartość pudełka to nie ma większego znaczenia w momencie, kiedy telefon wygląda tak, jak właśnie rzeczona nasza Motorola, a wygląda po prostu sztosowo. Z oceną takiego telefonu zwykle mam problem, bo takich smartfonów nie kupujemy rozumem, a sercem. Po prostu ten telefon mi się podoba i koniec. I nie interesuje mnie to, jakie ma parametry. Po prostu jest fajny. Ale Wam muszę jednak o tych parametrach cokolwiek opowiedzieć. Zatem może zacznijmy od obudowy. Wykonanie oczywiście w klasie premium. Zaokrąglone metalowe boki. Do tego tył wykończony niebrudzącą się i nierysującą się skórą wegańską. Ja wiem, że dla niektórych może to być plastik, ale dla mnie taki plastik to zaleta, bo jest po prostu praktyczny. Natomiast front zamkniętej klapki niemal w całości zajmuje wyświetlacz. I ten wyświetlacz właśnie czyni z Razera najlepszą klapkę, moim zdaniem oczywiście, w tym roku. Wyświetlacz nie tylko bardzo fajnie wygląda za sprawą ciekawie wkomponowanych obiektywów aparatów fotograficznych, ale najzwyczajniej w świecie jest po prostu użyteczny. Bardzo wiele rzeczy można na tym telefonie zrobić bez otwierania obudowy. A co najważniejsze, ekran ten jest zdecydowanie o wiele, wiele, wiele bardziej czytelny niż w ubiegłorocznym modelu. Tam trochę niepotrzebnie zrobiono z niego lusterko, co czyniło go bezużytecznym w słoneczne dni. Z tego w słoneczne dni już daje się korzystać, czyli po prostu Razer, który już był fajny, stał się jeszcze fajniejszy, a do tego praktyczniejszy. Jeżeli chodzi oczywiście o jakość montażu, absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. A dodam jeszcze, że telefon nie boi się deszczu, bowiem ma obudowę szczelną w klasie IPX8. Zielony kolor obudowy, który widzicie na przebitkach, oczywiście nie jest jedynym, ale moim zdaniem jest najbardziej stylowym, a w takim smartfonie liczy się styl, 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 a potem długo, długo nic. Niemniej, w przypadku składanego telefonu warto by zawias pracował jak należy. No i ten pracuje bardzo fajnie. Lekutko, cicho, tak aksamitnie, a zarazem pozwala utrzymać telefon w pozycji półotwartej, tak żeby na przykład uczynić sobie z telefonu jego własny statyw i strzelić selfiaczka z perspektywy żaby, czy też postawiwszy telefon na jakiejś płaskiej, podwyższonej powierzchni. Co jeszcze ważne? Boki, jak wspomniałem, są zaokrąglone, dzięki temu łatwo ten telefon otworzyć i zamknąć jedną dłonią. Bardzo fajnie palec wchodzi pomiędzy połówki obudowy, potem resztę już robi zawias, który, tak jak powiedziałem, bardzo ładnie się otwiera, pracuje delikatnie. No i oczywiście można zakończyć rozmowę efektownym trzaśnięciem klapki, jak nas ktoś wkurzy. Możliwość zakończenia rozmowy z przytupem docenią szczególnie żonaci faceci. Co jeszcze jest istotne? Zawias zrobiony jest tak, że raczej nie mają szans wniknąć tam drobiny piachu czy jakieś większe obiekty, a rozmieszczenie przycisków znajdujących się na boku budowy, jest tam również czytnik linii papilarnych, jest optymalne. A skoro wspomniałem o czytniku, to oczywiście powiem, że jest on klasycznej konstrukcji, czyli wkomponowany w klawisz łącznika i działa po prostu znakomicie. Nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Można też oczywiście skorzystać tutaj z rozpoznawania twarzy, które, przypomnę, nie jest tak bezpiecznym rozwiązaniem jak czytnik. Po otwarciu klapki ukazuje nam się drugi wyświetlacz i pewnie interesuje Was, czy widać na nim fałdę. No widać. Widać i można ją też wyczuć pod palcem. Natomiast wierzcie mi, używam składoków nie od wczoraj. Ta fałdka zupełnie nie przeszkadza, a w nowym Razerze jest stosunkowo mało widoczna. Niemniej widać ją, żebyście się nie zdziwili. A skoro już mówimy o wyświetlaczach, to parę słów o samych matrycach. Ten zewnętrzny to 4-calowa matryca Piolet o rozdzielczości takiego obciętego Full HD, bo co prawda na szerokość ma 1080 pikseli, ale na wysokość jedynie 1272, co wynika z proporcji ekranu. Wykorzystuje ona technologię LTPO, czyli zmienne odświeżanie, które, uwaga, dochodzi aż do 165 Hz. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. Maksymalna jasność ekranu to 2400 nitów. I tak jak Wam powiedziałem, cyferki cyferkami, natomiast praktyczność na co dzień praktycznością. Bardzo dobrze z tego ekranu korzysta się w słoneczne dni. Wcale zanadto się nie błyszczy, chociaż może trochę na taki wygląda. I faktycznie jest to klapka, którą można używać bez otwierania.
Ten ekran po prostu daje radę. A wewnętrzny ekran, no to cóż, poza tym, że ma fałdkę, ma też przekątną 6,9 cala. Jest to znów matryca PiOLED, znowu z LTPO i odświeżaniem regulowanym aż do 165 Hz, ale już o rozdzielczości klasycznego Full HD+, czyli 2640x1080 pikseli. Ma ona maksymalną jasność do 3000 nitów i podobnie jak ekran zewnętrzny. Absolutnie nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest super i zapewniam Was, że z obu ekranów będziecie zadowoleni, chociaż jak powiedziałem, taki telefon kupuje się sercem, nie rozumiem. Niemniej ekrany dla oczu będą ucztą. To, co mi się trochę mniej podoba w tym telefonie, to bateria. Nie, żeby tej Motorola czegoś brakowało. Bateria ma pojemność 4000 mAh i spokojnie utrzymuje ten smartfonik w granicach 2 dni przy życiu. Niemniej, z racji budowy specyficznej dla klapek, bateria większa być nie mogła. I tak już jest podwójna, ale w klapkowym telefonie najwyraźniej na razie większe baterie się nie mieszczą. Oczywiście, jeżeli się postaracie, baterię można rozładować szybciej. Wystarczy ona mniej więcej na 5-6 godzin ciągłego grania, jakieś 7-8 godzin ciągłego oglądania filmów, ale w takim normalnym użytkowaniu nie powinna paść szybciej niż przed połową kolejnego dnia. W razie gdyby coś, możecie ją dosyć szybko naładować, korzystając z ładowania o mocy 45 W, ale co ważne, do zestawu dodawana jest ładowarka 68-watowa. Napełnia ona ten akumulator w nieco ponad 50 minut, aczkolwiek już po 20 kilku minutach mamy połowę naładowania. I o ile sama pojemność akumulatora nie robi większego wrażenia, o tyle z mocy i szybkości ładowania można już być całkiem zadowolony. Czy wydajność tego smartfonu okaże się równie zadowalająca? Myślę, że tak. W środku pracuje procesor Snapdragon 8S trzeciej generacji, wspierany szybkimi pamięciami DDR5X i UFS 4.0. Zatem możemy oczekiwać naprawdę fajnych wyników. No i są fajne, telefon ociera się o 1 000 000 punktów w benchmarku AnTuTu i spokojnie na tym smartfonie da się pograć nawet w te bardziej wymagające gry. Można pograć, ale nie robiłbym tego zbyt długo, bo niestety procek ten się dosyć szybko nagrzewa, a z racji budowy ten telefon nie najlepiej odprowadza ciepło na zewnątrz. No i niestety widzimy throttling. Throttling jest tutaj wyraźny, nie da się o nim nie wspomnieć. Natomiast znowu, czy to jest ważne w momencie, kiedy ten telefon jest aż tak fajny i tak bardzo go lubimy? Moim zdaniem niekoniecznie. W codziennym użytkowaniu raczej nam taki throttling nie pojawi się i nie dokuczy, a do grania raczej nie kupujemy telefonów klapkowych. Przynajmniej takie jest moje zdanie, oczywiście możecie się nie zgadzać. Zatem o wydajności krótko. Jest wysoka, natomiast niestety telefon ma też spory throttling i niekoniecznie polecałbym go graczom, ale wszystkim innym no już jak najbardziej. W roli systemu operacyjnego pracuje tutaj Android 14 z nakładką Hello UI, czyli firmowym interfejsem Motorola, który cechuje się czystością i pozbawieniem zbędnych dodatków. Co prawda ostatnio producent ten próbuje przemycać nam jakieś dodatkowe aplikacje, ale nadal robi to w sposób mało nachalny, mało inwazyjny, no niemniej zaznaczam, że jednak już coś zaczęli w tej sprawie robić. Jeżeli chodzi o sam interfejs, czysto, prosto i praktycznie. Oczywiście dodano kilka elementów związanych z charakterem telefonu, czyli z klapkowością. Jest też oczywiście nieodzowna sztuczna inteligencja, głównie w sferze fotografii, chociażby magiczna gumka do usuwania zbędnych elementów ze zdjęć. Można też sobie generować za pomocą sztucznej inteligencji tapetki pasujące do stroju, tudzież do tego, co akurat uchwyciliśmy aparatem fotograficznym. Są też oczywiście wspaniałe gesty Motorola, w tym mój ulubiony, do włączania latarki za pomocą potrząśnięcia smartfonem. O interfejsie Motorola już nieraz mówiłem, zatem chyba nie warto się powtarzać, ja go po prostu lubię i tyle. Zapewne interesuje Was kwestia aktualizacji. Motorola zadeklarowała 3 duże update'y i 4-letnie wsparcie poprawkami zabezpieczeń. Czy dotrzyma słowa? No w tym momencie jeszcze nie wiem, natomiast generalnie update'y dochodzą. W czasie, kiedy użytkowałem ten smartfon, przyszły poprawki zabezpieczeń czerwcowe, także całkiem nieźle, bo to akurat był początek lipca. Do komunikacyjnej strony Motki nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Poza tym, co Wam powiedziałem i co strasznie lubię, rozmowy odbieramy poprzez otwarcie telefonu, a kończymy poprzez efektowne jego zamknięcie. To strasznie wygodne i strasznie sympatyczne, no ale jeżeli chodzi o jakość rozmów, nie można się do niczego doczepić, jest po prostu dobra. Smartfon ma głośniki stereo, co prawda nie w pełni symetryczne, ale jednak całkiem nieźle grające. Da się tego posłuchać. No i oczywiście nie brakuje żadnego z modułów łączności. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to
płacenie. Z racji umiejscowienia anteny NFC trzeba pamiętać, by telefon przykładać tą stroną klapki, która jest wykończona wegańską skórką. Zatem jeżeli mamy telefon rozłożony, przykładamy dolną połowę do czytnika, co jest trochę nietypowe i wymaga przyzwyczajenia, parę razy się nabrałem. Natomiast oczywiście nie jest to wada telefonu, wynika to po prostu z jego konstrukcji. Ja wspominam o tym, żebyście się nie irytowali, tak jak ja na początku użytkowania tego smartfona. Opowieść o fotografii zacznę nietypowo od aparatu do selfie, tego o wewnętrznym ekranie. Ma 32-megową matrycę i przysłonę 2.4, jest po prostu poprawny, zdjęcia są poprawne, nie za bardzo jest się do czego przyczepiać, ale nie za bardzo jest też sens korzystania z tego aparatu, skoro możemy tutaj, dzięki dużemu zewnętrznemu wyświetlaczowi, robić zdjęcia selfie aparatami głównymi. A te są dwa. Oba 50-megapikselowe, główny z przysłoną 1.7 i optyczną stabilizacją, natomiast drugi, wbrew pozorom, wcale nie jest szerokokątny, a ma portretowy teleobiektyw o dwukrotnym przybliżeniu i przysłonie 2.0. I wymarzony do selfiaków, prawda? I w zasadzie pora się skupić na tych dwóch aparatach. Główny w zasadzie w każdych warunkach spisuje się dobrze i z jego efektów będziecie zadowoleni, nawet fotografując po zmroku. Tu kompletnie nie ma się do czego doczepić. I w zasadzie do aparatu z teleobiektywem również przyczepiać się nie można, natomiast trzeba pamiętać, że cechuje się on już słabszą przysłoną, nie ma stabilizacji, zatem raczej po zmroku trzymajmy się aparatu głównego. Będziemy bardziej zadowoleni ze zdjęć. Natomiast przy świetle dziennym za pomocą tego teleobiektywu również wykonamy bardzo fajne ujęcia. Dlaczego Motorola nie dała aparatu szerokokątnego? Chyba dlatego, że jest to po prostu telefon modowy i tutaj raczej nie robimy zdjęcia architektury czy krajobrazów, a robimy zdjęcia po prostu ludzi. Dlatego aparat portretowy jest tu jak najbardziej moim zdaniem na miejscu. No i portrety również robi bardzo fajne. Czego nie robi? Poza zdjęciami szerokokątnymi ciężko tym telefonem zrobić makro. Oczywiście możemy w przypadku makro posiłkować się teleobiektywem, natomiast takiego dedykowanego trybu, o już dedykowanym aparacie nie wspominając, tutaj nie uświadczymy. Czyli brakuje nam szerokiego kąta, brakuje makro, natomiast cała reszta jest jak najbardziej strawna i na naprawdę dobrym poziomie, co czyni tą klapkę, po raz kolejny powiem, najfajniejszą klapką sezonu moim zdaniem. Do jakości filmów również przyczepiać się nie mogę. Możemy maksymalnie nagrywać w 4K przy 60 klatkach na sekundę, chyba że chcemy mieć HDR10, wtedy trzeba się pogodzić z 30 klatkami na sekundę. Jakość obrazu wideo jest dobra, filmy są ostre, wyraźne, kolory odzwierciedlone dobrze, płynność w zasadzie też byłaby dobra, aczkolwiek zauważyłem drobne wypadnięcia klatek. Zdarza się to sporadycznie, ale jednak się zdarza i trzeba to brać pod uwagę. Mimo to z filmowania można być zadowolonym, szczególnie, że telefon możemy złożyć o 90 stopni i używać go trzymając tak jak starodawną kamerę wideo, mając na połówce wewnętrznego ekranu podgląd tego, co nagrywamy, a na drugiej połówce elementy sterujące, w tym całkiem wygodny suwaczek do zoomowania. Stabilizacja robi robotę, natomiast w nocy, no wiadomo, efekty będą nieco gorsze, ale nadal całkiem przyzwoite. I teraz najważniejsze, czy ja polecam ten smartfon? Jeżeli interesuje Was smartfon w formie klapki, jeżeli chcecie w tym roku kupić klapkę, to kupcie właśnie Motorola Razr 50 Ultra. To moim zdaniem najbardziej udana klapka tego roku, oczywiście spośród tych, które są u nas dostępne. Co przemawia za tym smartfonem? Dwa świetne wyświetlacze i co najważniejsze, oba użyteczne. Czysty interfejs z obietnicą nawet niezłego wsparcia. Szybkie ładowanie. Bateria no niestety już nie jest największa, ale ładuje się całkiem sprawnie. Szczelność w klasie IPX8. Fajne kolory obudowy, no przede wszystkim fajny, genialny wręcz design. Do wydajności w zasadzie czepiać się nie można, tylko raczej nie polecam tego smartfonu do grania. Jeżeli chodzi o filmowanie, też są drobne potknięcia, ale ogólnie filmy są niezłe, a zdjęcia wręcz bardzo dobre. Dołączane do zestawu etui pozwalające zmienić telefon w torebkę to już jest po prostu przekozak. A spośród minusów wymieniłbym w zasadzie chyba tylko brak aparatu szerokokątnego i trybu makro. Można jeszcze ponarzekać na ten throttling, ale tak jak powiedziałem, raczej nie kupujemy klapek do grania. A pozostałe niedociągnięcia wynikają już ze specyfiki konstrukcji. Mówię tu chociażby o nie największej baterii, czy o trochę kłopotliwym płaceniu za pomocą NFC umieszczonym w dolnej połówce klapki. Za ten telefon trzeba zapłacić 4999 zł. Nie jest to mało, ale moim zdaniem w tym przypadku sporo dopłacamy za sam kształt telefonu, za jego wygląd, za jego stylizację, kolory, za całą tą otoczkę, która towarzyszy klapkowej Motorola. I to właśnie ja za tą otoczkę bardzo ten telefon lubię i ja osobiście przymykam oko na jego niedociągnięcia. I myślę, że ten, który świadomie zdecyduje się na wybór klapki tej, czy jakiejkolwiek innej, również świadomie będzie na te niedociągnięcia przymykał oko. Także ja polecam,
to najfajniejsza klapka sezonu. A teraz niestety pora już żegnać się z tą jakże efektowną konstrukcją. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!